Dobry wieczór Państwu. Mam ogromny zaszczyt przywitać Państwa w imieniu gospodarzy Muzeum Historii Żydów Polskich, które gości nas dzisiaj tutaj przy okazji inauguracji pierwszego w Polsce Warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych. Naszymi gośćmi będą dzisiaj Tomasz Jastrun, który poprowadzi dzisiejszą debatę. Mam nadzieję, że nie trzeba pana Tomasza nikomu przedstawiać. Pani Maria Wiernikowska, korespondentka wojenna, dziennikarka, autorka wielu książek. Pan Gabriele Nissim, prezes Światowego Komitetu Las Sprawiedliwych, założyciel pierwszego Ogrodu Sprawiedliwych w Mediolanie oraz twórca idei sprawiedliwych oraz współautor deklaracji, rezolucji Parlamentu Europejskiego ustanawiającej dzień 6 marca Dniem Pamięci o Sprawiedliwych. I nasz gość z Francji, Marc-Henri Fermont, kuzyn Moshe Bejskiego. Moshe Bejski to polski Żyd urodzony w okolicach Krakowa, który był współzałożycielem Ogrodu Sprawiedliwych w Jerozolimie. Był też jednym z sędziów przyznających tytuły sprawiedliwych wśród narodów świata. Oddaję głos panu Tomaszowi Jastrunowi. Dzień dobry, dobry wieczór, właściwie dzień dobry. Będę mówił po polsku, bo tak umówiliśmy się, że będziemy łączyć dwa języki, polski i włoski. Ja już włoskiego nie znam, także mam sytuację dosyć prostą. Będziemy mówić o tym, o czym jest trudno mówić, dlatego że są takie sytuacje i okoliczności, kiedy milczenie jest taką właśnie dobrą formą, ale jednocześnie to, o czym ta nasza sprawa jest oparta na słowach jednak, bo pamięć jest oparta na słowach. Nie będę mówił długo, bo ja tylko prowadzę to spotkanie i w ogóle uważam, że za dużo słów tutaj też było nie na miejscu. Na pewno nie powinniśmy przynudzać, to znaczy nudzić na temat tak niezwykły. Jestem pewien, że nie ma odwagi bez lęku, to znaczy pojęcie odwagi ma tylko wtedy sens, jeżeli się boimy, to znaczy nie może być odważny ktoś, kto się nie boi. Czy więc odwaga, poświęcenie, bycie sprawiedliwym, to są względne pojęcia w takim razie. Ja nie jestem tu po to, żeby kontestować te najważniejsze tutaj rzeczy, ale trzeba też to mieć na uwadze, że walcząc o moralność i o pamięć musimy być w jakimś sensie bezwzględni, to znaczy bezwzględnie wyznaczać te miary, co właśnie w tym przypadku się dzieje. Czy Janusz Korczak na przykład, kiedy zdecydował się iść z dziećmi na śmierć, był odważny? On nie miał właściwie wyjścia. Znaczy, każdy z nas prawdopodobnie postąpiłby tak samo. Ja bardzo zresztą polecam jego dziennik z getta, który jest naprawdę niezwykłym tekstem, a właściwie mało znanym. Powinien być w lektorach szkoły i tylko w Polsce. A jednak było to heroiczne, to co zrobił. Jeżeli mówimy o pamięci, musimy też mówić o zapomnieniu, bo też te dwie rzeczy są zawsze obok siebie. Nie da się żyć bez jednego, czyli bez pamięci, ani nie da się żyć bez zapomnienia. Znaczy być może rolnicy byśmy pamiętali za dużo. To są też pewne problemy dotyczące nominowania na bycie sprawiedliwym. Jest o wiele prościej w tej tradycji jerozolimskiej, która jest podstawą, prawda? Tutaj jakby poszerzamy to pojęcie, co jest pewnym ryzykiem, ale ja uważam, że trzeba było to ryzyko podjąć. Tam to jest jakby trochę prostsze, prawda? Tutaj ci nasi sprawiedliwi, europejscy czy światowi, oni nie musieli
narażać swojego życia, żeby zostać wyznaczonymi, prawda, do tej roli. Wystarczy, że działali w sprawie, która dotyczyła wielu istnień ludzkich i ratowała życie. Czyli właściwie robimy to, co możemy w sprawie pamięci, a drzewa i kamienie żyją dłużej niż ludzie, co nie znaczy, że nie będą zapomniane, ponieważ wszystko, co ocalone z zapomnienia, będzie też zapomniane prędzej czy później, ale musimy wykonywać te gesty, które są zanurzone we współczesności. Ja byłem dzisiaj na odsłonięciu tych kamieni i widziałem te drzewa, które kiedyś urosną wysoko, mam nadzieję. Dopiero kiedy tam się było, to właśnie widać, jak to jest ważna inicjatywa i piękna. Ja miałem ten przywilej, że znałem dwóch z tych wyznaczonych na Sprawiedliwych, Tadeusza Mazowieckiego i Marka Adelmana. I tym większe było jakby moje poruszenie na tej dzisiejszej uroczystości. Chciałbym jeszcze taki polski kontekst tutaj, żeby to osadzić w polskim kontekście. Polska to nie jest łatwy kraj, żeby sadzić tutaj jakby nową, dramatyczną pamięć. Tu od wieków w Polsce trwa walka, czasami bratobójcza, trwa do dzisiaj jeszcze moim zdaniem o pamięć. Pamięć bywa tu w różny sposób naruszana, wykoślawiona, zatruwana, blokowana i odkształcana. Szczególnym miejscem jest zresztą Warszawa, niezwykle szczególnym na mapie świata. Ponieważ to miasto, które zostało zupełnie zniszczone, gdzie były dwa powstania dramatyczne w czasie okupacji, to ostatnie zniszczyło miasto zupełnie, a to pierwsze też w dużej mierze je zniszczyło. W takiej skali zbrodni było też masę bohaterstwa i zresztą ja myślę, że Warszawa jest takim miastem, gdzie na kilometr kwadratowy przypada najwięcej znaków pamięci na świecie, bo myśmy o tą pamięć dbali w różny sposób, to czasami było wykorzystywane politycznie, ale jednak właśnie na każdym rogu ulicy, na każdym kroku są tablice upamiętniające tych, co zginęli, tych, co byli bohaterami. Imiona ulic mają też nazwy bohaterów, chociaż większość mieszkańców już często nie wie, kim był ten, kogo imię nosi ulica. I też z powodu naszej historii, dramatycznej historii, Polacy mają skłonność, żeby się skupiać na własnych dramatach. Mało jest już miejsca dla innych. Przez 50 lat życia w nienormalnym jednak ustroju, w nienormalnych warunkach, też pamięć była przedmiotem gry politycznej. Mieliśmy też pamięć i mamy do dzisiaj z martyrologią Żydów, z faktem, że kilka milionów obywateli tego kraju, mieszkańców, zginęło taką śmiercią. I to były różne powody, tu nie jest miejsce, żeby o tym mówić, chociaż właściwie w jakimś sensie tu jest miejsce, żeby o tym mówić, ale może nie w tej chwili, że ta świadomość była słabo jakby przyswojona w Polsce, że właśnie po roku 89 trwała odbudowa tej pamięci i że ci ludzie, którzy zginęli, byli też częścią tego kraju i tego narodu. I to się właśnie w tej chwili dzieje, zresztą to miejsce, gdzie jesteśmy, też o tym przypomina, jest tego materialnym dowodem. To odejście od takiej polskiej martyrologii tylko i żydowskiej również w przypadku Ogrodów Sprawiedliwych, jakby nowej generacji, ma głęboki sens. Ja czasami miałem pretensje do moich przyjaciół Żydów, sam jeszcze zresztą jestem złożony z tych dwóch części, z polskiej i żydowskiej, bardzo odmiennych dwóch tradycji, także świetnie rozumiem, że jest jakaś konfiguracja obu stron, ten przywilej. I ja czasami miałem pretensje do swoich przyjaciół Żydów, jak do pisarza Henryka Grünberga i innych, że trochę w tym skupieniu się na tym nieprawdopodobnej martyrologii żydowskiej pomijają inne nieszczęścia swoich sąsiadów polskich czy z innych krajów, że jakby ta skala Holokaustu jest taka, że właściwie ona ukrywa w cieniu masę innych zdarzeń niezwykle tragicznych. W tym przypadku mamy właśnie przywracanie tej świadomości i pamięci, że wszędzie się dzieje zbrodnia, tam gdzie jest zbrodnia jest też dobre i bohaterstwo, bo one są ze sobą splecione. Mamy tutaj wśród tych sprawiedliwych
Antoniny Locatelli z Włoch. Mnie to jakoś wzrusza, bo te Włochy są właściwie bardzo bliskie polskie, bo są w hymnie przecież naszym narodowym, o czym już mało kto pamięta. Ale jest też Rwanda za pośrednictwem Locatelli. Jest Rwanda, która jest bardzo Polsce daleka. Już tam te nieszczęścia się wypełniają nieszczęściami i dramaty i zbrodnie na innej planecie. Ale jesteśmy jednak na jednej planecie. Historia się nie skończyła, co przypomniało nam się niedawno. I trwa ona nieustannie. Jak się zajrzy do kloaki Maksimy internetu, widać, że potencja zbrodni jest właściwie za progiem u naszych sąsiadów, bliskich, że tego jest nieprawdopodobnie dużo nienawiści w słowach. A od słów się zaczyna zbrodnia. Wszystkie wielkie zbrodnie świata zaczynały się od słów. Szczególnie ta zbrodnia II wojny światowej była oparta na słowach i na pewnej wyobraźni chorego człowieka. I też chorej Europy, bo to było zjawisko ogólnoeuropejskie. No więc tak, dramat trwa. I naszą rolą jest pamiętać mimo wszystko, nawet przy świadomości, że pamięć też nie żyje wiecznie i nie może trwać wiecznie, gdybyśmy byli chorzy na pamięć. I ja tutaj, te moje pytania są natury ogólne, bo i ta sprawa jest jakby ogólna. Ja może bym pana Anisimo poprosił o kilka słów na temat założyciela ogrodów jerozolimskich, dlatego że mi się wydaje, że my nie do końca wiemy, kim on był. Jeżeli można w kilkunastu słowach byśmy prosili, ja sam jestem tego ciekaw, bo niewiele na ten temat wiem. Proszę. Ringrazio tutti per essere presenti qui questa sera e ringrazio per l'ospitalità del museo. E, io credo che la parola giusto in realtà è molto complicata, no? E intorno a questa parola ci sono molte discussioni. Io come scrittore ho avuto la fortuna di conoscere proprio il polacco che ha avuto quest'idea, perché Moshe Bessy è un ebreo polacco, è un ebreo del villaggio di Bialosice, vicino a Cracovia, e che si era salvato nella lista Schindler, e lui mi aveva proprio detto che Schindler gli era apparso l'ultimo uomo buono sulla faccia della terra, perché non c'era nessuno che nel campo lo trattava come un essere umano. E sapete che cosa l'aveva colpito di Schindler? Che Schindler gli aveva stretto la mano e gli aveva dato un mozzicone di sigaretta già mezzo fumato, e lui disse che in quel momento aveva ritrovato la ragione di vita. E vi voglio dire ancora di più che Moshe Bessy era più quasi, si ricordava più di quella situazione del campo che di come era stato salvato. Cioè, dopo essere finito come trattato come una bestia e non avendo più trovato solidarietà da parte degli uomini, l'ultimo uomo buono sulla terra gli aveva ridato la gioia di vivere e di resistere. Ecco, e proprio chiacchierando con questo Moshe Bessy, poi ho scritto il libro della sua vita, e lui mi ha detto che non era assolutamente facile definire chi era un giusto, perché nella commissione di Yad Vashem c'erano idee completamente diverse, e sulla stessa idea del rischio della vita c'erano tante discussioni, perché c'era chi cercava l'eroe perfetto, chi cercava di riconoscere solo le persone che avevano rischiato la vita, o si poneva un problema, un nazista che era stato nazista e aveva fatto dei crimini, poi aveva salvato, poteva essere considerato giusto? Ecco, quindi c'è stata grande discussione
intorno all'interno di questa commissione, e io penso che è una discussione che non è finita, io direi che è una discussione interminabile. Però c'era un punto che mi aveva molto colpito di Moshe Beschi, quando lui mi aveva detto che il suo grande problema era quello di trasmettere all'umanità l'idea di eroi normali. Perché lui diceva così: se noi qui nella commissione di Adlashem diciamo che per combattere il nazismo bisognava essere degli eroi, dei santi, pronti a perdere la vita, noi daremo alibi a tutti quelli che non hanno fatto niente, perché in realtà le persone avevano sempre delle possibilità per aiutare. Non è vero che bisognava essere eroi per aiutare. Ecco, questo credo che è un concetto completamente sbagliato, perché se si trasmette l'idea che i giusti sono eroi, si trasmette l'idea che solo pochi possono fare del bene. Se invece noi trasmettiamo l'idea che i giusti sono persone normali, noi trasmettiamo l'idea che tutti gli uomini hanno nel loro piccolo la possibilità di fare qualche cosa nei confronti del male. Ecco, io c'è una famosa filosofa che parla di banalità, parlava di banalità del male, Hannah Arendt. Ecco, io credo che sia giusto usare il termine di banalità del bene, cioè che il bene è possibile ed è possibile da parte di uomini imperfetti. Allora Moshe Beschi mi diceva: c'era la prostituta che aiutava, c'era quello che si voleva arricchire nei confronti degli ebrei, e poi dopo aveva un atteggiamento di pietas. Poi c'era chi aveva abbracciato il nazismo e poi aveva cambiato idea. C'erano persone che avevano un sacco di pecche, no, umane, però nel momento decisivo hanno fatto la cosa giusta. Allora il giardino dei giusti è il giardino delle persone decente, degli esseri umani decenti, non è il giardino degli eroi. Credo che questo sia un punto di partenza. Chiaramente quando poi parliamo di Jan Karczyk, quando parliamo di Edman, quando parliamo di Mazowiecki, quando parliamo della Politkovskaja, sono persone, come dire, che hanno fatto grandi cose. Però Moshe Beschi diceva un po' questo: io voglio trasmettere all'umanità l'idea del bene possibile. E allora lui litigava nella commissione di Yad Vashem, perché c'erano i dogmatici che volevano i giusti perfetti. No, dice, io voglio i giusti normali. Dziękuję. Znaczy, ja tu ciągle mam ten problem, na ile powinniśmy komplikować, a na ile upraszczać. To znaczy, myślę, że ciągle toczymy grę między komplikacją moralną też, a uproszczeniem, bo bez uproszczenia nie damy sobie rady. Co pan o tym myśli? Mówię do pana Rymont. Ja Marysię Stern na końcu, mimo że z kobietą, gdyż to są nasi goście na granicy. Vorrei prima di tutto ringraziare Gabriele Nissim che è divenuto il erede spirituale e culturale di Moshe Beschi. Nessuno nella famiglia ha avuto un dialogo proficuo come l'ha avuto Gabriele. E io devo dire che ha saputo ampliare il messaggio di Beschi, perché in una certa maniera Beschi viveva nel passato e nel presente. Il passato, il suo passato e tutto quello che aveva vissuto in Polonia è rimasto con lui. Ci pensava sempre, ogni giorno, come un po' tutte le vittime dei genocidi, dell'Olocausto, del Ruanda, erano delle persone che vivevano non per il futuro, ma vivevano con questo passato. E noi, evidentemente, prendendo questo messaggio,
dobbiamo dare un messaggio di speranza, dell'importanza della bontà, della dignità umana. È un poco il messaggio che ricevo oggi qui a Varsavia, perché sono stato 15-20 anni fa sul stesso posto. C'era un monumento sulla distruzione del ghetto. Ma oggi c'è un altro monumento, c'è il museo, della storia degli ebrei da 1000 anni e c'è il giardino. E questo è un messaggio di una speranza molto, molto forte. E quello è il messaggio che ricevo e che io penso che Beschi mi avrebbe fatto molto piacere di essere con noi oggi per vedere come il messaggio della storia è presentato di una maniera generosa e positiva, tornato nel futuro. Il fatto anche che qui, su questa piazza, c'è un monumento a Willy Brandt, è anche un simbolo importantissimo che mostra che la repentance, io non so come tradurre questo, il repentimento, la generosità e la bontà sono delle cose importantissime e mi ha colpito molto perché io non avevo visto questo monumento e qui oggi anche con il giardino è veramente un messaggio magnifico e sono molto felice di essere qui e vorrei anche trasmettere questo entusiasmo a quelle nuove generazioni. Ci sono stati delle distruzioni e dobbiamo vivere con questa storia, dobbiamo assumere il peso della storia, ma dobbiamo anche dare un messaggio di felicità, di ottimismo nella nuova Polonia. E quello che è stato costruito qui oggi. E sono felicissimo di aver avuto la fortuna di essere invitato. Dziękuję bardzo. Też toczy się tu gra między tym, co jest szczególne, a ogólne. Znaczy ja mam nadzieję, że Marysia Piernikowska, która dotyka dramatów współczesnych i sytuacji ostatecznych jako reporter, coś tutaj nam trochę ukonkretni te rzeczy, jeżeli to w ogóle jest możliwe. Marysiu, spróbuj. To pojęcia względności i bezwzględności, odwagi, bo mi się wydaje, że to jest ciekawe zagadnienie. Ja wrócę do początku tego twojego wystąpienia. Powiedziałeś, że będziemy mówić o słowach, bo słowa są pamięcią. Chciałam powiedzieć, że czuję pewien dyskomfort ze słowem sprawiedliwy, ponieważ mam wrażenie, że to jest tłumaczenie z języków, gdzie te słowa mają inne znaczenia, szersze. Sprawiedliwy po polsku jest, nie wiem, Bóg, sędzia, sprawiedliwy wyrok, więc jakiś osąd. Po włosku giusto to jest też właściwy. To jest ten, który właściwie się zachował w odpowiednim momencie. To jest nie tylko sprawiedliwy, to jest ten przyzwoity. Zresztą mój sąsiad z prawej powiedział właśnie, że chodzi o prostych bohaterów przyzwoitych, powiedział decente. Żałuję, że tak to słowo zostało przetłumaczone na polski, że my będziemy, mówimy i będziemy sadzić drzewa dla sprawiedliwych, dlatego że zdaje mi się, że natychmiast wypychamy ich gdzieś ponad taki ludzki, codzienny wymiar. Podczas gdy w zamyśle włoskich inicjatorów tej inicjatywy ogrodów jest właśnie sprowadzenie pojęcia sprawiedliwe, tego wielkiego pojęcia już historycznego z Jerozolimy, do poziomu współczesności i właśnie tych bohaterów, właśnie niekoniecznie bohaterów, tych, którzy są wśród nas.
po to, żeby właśnie ułatwić nam, nam i dzieciom, które będziemy uczyć, bo mam nadzieję, że nigdy historia nie każe im poznać tego pierwszego oblicza, tej pierwszej sytuacji, kiedy ci sprawiedliwi musieli się znaleźć, żebyśmy sprowadzili te pojęcia do życia codziennego. I stąd rozumiem, jest zaproszenie reportera tutaj, że miałabym opowiedzieć o tych, którzy zachowywali się przyzwoicie w sytuacjach dzisiejszych, przed chwilą. O Politkowskiej już wiemy. Politkowska jest, bo ja jej nie poznałam osobiście, choć prawdopodobnie się mijałyśmy i mogłyśmy się spotykać w takich miejscach. Chciałam powiedzieć o innej dziennikarce, która mam nadzieję żyje gdzieś fantastycznie, choć trudno ją znaleźć. Przeczytałam dzisiaj, bo chciałam jeszcze dzisiaj wiedzieć, gdzie ona jest. Petra Prochaskowa, Czeszka. Przeczytałam dzisiaj, że filmowcy, którzy zrobili w końcu o niej film, szukali jej przez rok. Osoba niezwykle skromna, którą poznałam w Groznym w czasie I wojny czeczeńskiej. Kiedy Rosjanie wyprosili elegancko, czyli wystraszyli wszystkich dziennikarzy stamtąd, wszystkich korespondentów, Petra została. Została w piwnicy z babciami i powiedziała, będę tu z nimi czekać na pierwszą bombę, do pierwszego bombardowania. Będę czekać na ruskich żołnierzy, którzy przyjdą tutaj strzelać w te okienka piwniczne. Będę z nimi od początku. Była od początku i była do końca. I była jeszcze dłużej i po pierwszej wojnie, i po drugiej wojnie czeczeńskiej, dopóki Rosjanie stamtąd po prostu nie wyrzucili. Mówię o Petrze, dlatego że to strasznie normalna dziewczyna. Dziennikarka, o której pewnie w Polsce mało kto słyszał, wydała jedną książkę nawet, ale bardzo, bardzo niepozorna i ona pewnie nigdy o sobie nie chciałaby mówić, myśleć, bohaterka. Petra, oprócz tego, że była korespondentką w Czeczenii, bardzo szybko przestawiła się z tej roboty, która jest świetna dla sportowców i próżniaków i zaczęła się zajmować pomocą humanitarną. Założyła w Groznym sierociniec, który działał tam dla 10 dzieci na początku, gdzieś w piwnicach zbombardowanego Groznego. Koordynowała pomoc humanitarną. Potem poślubiła jednego ze swoich ochroniarzy, który zresztą porwany gdzieś Ingusz w Czeczenii, zginął bez wieści. W końcu wyrzucona, jak powiedziałam, z Rosji, z Czeczenii, ponieważ zbyt wiele powiedziała o tym, co się tam dzieje. Petra była zresztą we wszystkich sowieckich, postsowieckich republikach, na wszystkich frontach. W końcu wylądowała w Afganistanie i tam afgańskiemu bojownikowi, fotografowi urodziła syna. I chciałam powiedzieć, że dla mnie, jak się zastanawiałam przed przyjściem tutaj, o kim chciałam powiedzieć, to jest właśnie Petra Prochaskowa, 40-letnia kobieta. Tak, ze słowami mamy problem i z tłumaczeniem ich często. Tak się właśnie zastanawiam nad tym z pojęciem sprawiedliwy w języku polskim i czy byłoby jakieś inne, które ja Cię nie chcę, Marysiu, tutaj do tablicy wywoływać, bo żebyś proponowała coś innego, ale ja mam taki problem... Przyzwoity, ale ta przyzwoitość to ma takie konotacje trochę erotyczne w polskim języku. Też wcale nie jestem pewien, czy to byłoby dobre. Ja z kolei mam na imię Tomasz, więc jestem jako niewierny Tomasz w Biblii, w przykładzie polskim, a to jest wątpiące, bardzo się buntuje przeciwko niewierności. Wątpić i być niewiernym to nie jest to samo. Więc, ale są problemy, dlatego że się daje, że w polskim języku nie ma takiego odpowiednika. Zresztą sprawiamy teraz problem tłumaczce na język włoski chyba, jak sobie poradzić tutaj z tymi niuansami, ale to jest oczywiście ważne, bo odcienie słów bardzo znaczą. Odcienie słów bardzo znaczą, ja się zgadzam, sprawiedliwy, że w tym jest coś bardzo podniosłego, tak? I boskiego nie ma, prawda? Bóg sprawiedliwy, prawda? To masz rację. Jakoś nie pomyślałam o tym wcześniej, chociaż trochę mi ten termin przeszkadza w języku polskim. Nie jestem go pewny, ale mimo, że to nie jest poezja, bardziej proza, wiadomo, poezja często jest nieprzekładalna, to mam czasami problem z przekładaniem pewnych pojęć. Może, czy pan... Ma io vorrei solo aggiungere due parole, perché
La terra della Polonia ha portato tante persone che hanno avuto un percorso eroico, generoso. Poi oggi, quando lei ci parlava, io ho pensato a Witold Pileschi, il famoso generale, che ha avuto questa sfortuna di essere perseguitati dai tedeschi e dai russi, e che è morto qui vicino a Varsavia. Ucciso dai polacchi. Polacchi, collaboratori polacchi. E devo dire che la terra, qui ci sono questi eroi. Io vorrei anche, io ho pensato recentemente a Stanislas Ladec, che era il generale della prima divisione polacca. Quando qui a Varsavia, Varsavia era distrutta dai tedeschi e i russi non hanno fatto nulla. Invece Mladic ha liberato la Francia, ha liberato il Benelux, dove è oggi sepolto. E io vorrei dire grazie, grazie alla Polonia di aver dato questi giusti e questi grandi personaggi che devono ispirare le generazioni future qui nel loro paese, come anche Moshe Belsky può essere un modello per le generazioni future. Io ringrazio molto le parole su questa storia in Cecenia, no? E perché ringrazio molto? Perché il meccanismo che è stato applicato è stato il racconto della storia. Se non c'eri tu che ci raccontavi questa storia chi la conoscerebbe? Io penso che ricordare i giusti, io amo molto il filosofo Benjamin, scrittore e filosofo, nel quale aveva un po' coniato questa espressione, pescatore di perle. Cosa vuol dire essere pescatore di perle? Vuol dire pescare in fondo al mare e riportare alla luce dei comportamenti umani che hanno un valore universale. Ecco, io penso che la funzione di un giardino è quello di narrare delle storie che altrimenti sarebbero completamente dimenticate. Cioè noi siamo... C'è un problema che il male viene raccontato di più, mentre il bene che viene fatto si dimentica, forse di più del male. Cioè è un paradosso, no? Che tutti i ricordi, come dire, dei carnefici, i ricordi dei totalitarismi, i ricordi di Hitler, di Stalin, ma ti ricordi molto meno delle persone che sono stati umani in quelle circostanze. Allora c'è bisogno di un'opera di recupero, bisogna essere dei pescatori di perle. Allora io immagino che in questi giardini vadano ricordate storie perdute. In Italia sono nati molti giardini, dove la cosa interessante è che sono venute a luce delle storie di cui non si era mai poi occupato nessuno, negli storici, no? Dimenticate, però sono ritornate alla luce. Io penso che c'è un dibattito su questa parola giusto. Io credo che noi non dobbiamo guardare a livello formale la parola, ma dobbiamo ricercare il contenuto. E io penso che in fondo attorno a questa parola ci hanno ragionato alcuni pensatori e scrittori contemporanei. No? Io penso per esempio a Vassili Grossman, no? Vassili Grossman di Vita e Destino, no? Il quale
aveva posto il problema, aveva usato questa definizione, la bontà insensata. Cioè lui aveva detto che il male viene fatto da gente che cerca il bene universale. Cioè, voleva dire, il bene universale sono le ideologie, sono il comunismo, sono il nazismo. Cioè, in nome del bene universale sono stati ammazzati milioni di uomini, diceva Vasily Grossman. E però cosa poteva salvare? La bontà insensata degli esseri umani, cioè i comportamenti degli uomini che andavano contro al fascino di queste ideologie. E poi su questo concetto ci ha ragionato Hannah Arendt, no? Hannah Arendt, a mio modo di vedere, ha posto il problema chiave, perché lei ha detto un po' questo, che i costumi morali sono come delle mode a tavola, cioè i costumi morali possono cambiare dall'oggi al domani, cioè quello che è successo in Germania dall'oggi al domani è avvenuto per lei, quelli che erano i suoi amici erano diventati antisemiti, cioè il valore di non uccidere, di non mentire, di non rubare, questi valori sono stati capovolti improvvisamente. E allora diceva Naren, qual è il punto? Il punto non era la cultura, non era la classe sociale di appartenenza, ma la forza dell'uomo di pensare da solo, di farsi delle domande. E lei diceva questo, ma perché in Germania ci sono state persone diverse? Lei non usava il termine giusto, lei usava il termine i non partecipanti, cioè i non partecipanti al nazismo, che cosa avevano? E lei dava questa risposta, diceva che queste persone che hanno avuto paura, che hanno rischiato, ma perché lo hanno fatto? Qual è il motivo? Perché altrimenti non stavano bene con se stessi. La risposta è molto semplice, non è una risposta religiosa, come dire, non è una risposta ideologica, ma è in rapporto con te stesso. Allora io ritorno a questa bellissima storia della giornalista cieca. Ecco, perché l'ha fatto? Perché lei ha aiutato questi vecchietti? Perché è stata lì? Perché ha aiutato i bambini? Lo ha fatto perché voleva stare bene come essere umano. Allora io credo che questo sia il punto, no? Cioè, qual è il meccanismo che fa sì che le persone siano capaci di superare la paura? István Bibó, un grande politologo ungherese, diceva i totalitarismi vincono con la paura. Ecco, e allora che cosa impedisce all'uomo di avere paura? La paura fisica è il fatto che un uomo ritiene più importante essere una persona degna, avere la coscienza a posto, e questo gli permette di sfidare la paura. E questo secondo me è il senso dei giusti, perché ovviamente noi dobbiamo considerare che quello che avviene in Cecenia, quello che è avvenuto durante la Shoah o in Ruanda o in Cambogia, no? Ci sono storie di persone che hanno pagato poi per gli atti che hanno fatto, ma perché lo hanno fatto? Io credo a partire dal rapporto con se stesso, e questo secondo me è il punto. Noi non trasmettiamo l'idea, come dire, la filosofia del giusto, non esiste nessuna filosofia rassicurante, non c'è un happy end nel racconto della storia dei giusti, no? Ma c'è un punto, è quello che una persona agisce in un certo modo perché ne va della sua dignità. Allora, in fondo, il giusto è la persona che agisce in solitudine, che pensa, che si mette al posto degli altri, che ha capacità di empatia. Ecco, e quindi è questo il punto. Allora io credo che noi dobbiamo trasmettere questo messaggio ai giovani. Słowo tylko. Tak mówimy, jakby ten człowiek przyzwoity, sprawiedliwy musiał być bohaterem i się nie bać. Ja myślę, że to nie jest największy problem, się nie bać, tylko po prostu być zawsze gotowym do tego, żeby się zachować przyzwoicie.
zastanawiałam się, jak się czuł Tadeusz Mazowiecki, kiedy wjeżdżał do Bośni, jechał zwizytować obozy i na granicy zatrzymano całą jego obstawę, zatrzymano wszystkich dziennikarzy, mógł tam z jakąś tylko minimalną, absolutnie obstawą w wozie pancernym wjechać w ten kraj, dojechać do obozów, które mogły... On mógł stamtąd nie wyjechać. Starszy człowiek, sędziwy człowiek. Myślę, że nie wiem, śladu nie było po nim widać, taki, nie wiem, strachu o siebie, o swoje życie. On po prostu tam szedł prosto, bezczelnie. Nie chcieli go tam wpuścić, próbowali go zatrzymać jeszcze przy ostatniej bramie tego obozu, ale wszedł, bo on wiedział, że musiał i tak samo potem musiał wycofać się, musiał przestać przykrywać te organizacje międzynarodowe, pozorne ich działania i dlatego zdobył się tu na odwagę, może tu tego słowa trzeba użyć, żeby się z tego wycofać. Ja się cieszę, że przechodzimy do konkretów, ale sam od razu uciekam w pewne ogólnienia teraz, przyszło mi do głowy różne rzeczy, kiedy Pan mówił i Maria Wiernikowska, takie rzeczy, które mi się wydają może dosyć ważne. Mianowicie mówiliście Państwo o takiej, Maria mówi o takiej naturalności zachowań tych ludzi sprawiedliwych, odważnych, czy przyzwoitych, jak chcesz. I zdarza, że właściwie większość tych, którzy zostali zauważeni, wyróżnieni, czy w Jerozolimie, czy w Europie, oni traktowali to bardzo naturalnie. Ci ludzie się na mnie chwalą rzeczywiście. Znaczy, ja uważam, że jest taki rodzaj bohaterstwa, który się bierze z pychy. Z granicznej pychy człowieka, który nie chce dać się upokorzyć przez okoliczności. I to jest też cenne, bo my jesteśmy skazani, żeby patrzeć na fakty. Na fakty, a nie na jakieś głębokie motywacje, bo one są zawsze skomplikowane w człowieku. Ale ja szczególnie cenię właśnie tych, którzy w sposób naturalny pewne rzeczy robią, bo to jest też dowód na to, że człowiek być może jest dobry, a nie zły z natury. I część tej pracy, którą tutaj się próbuje wykonać, i panowie są też reprezentantami tej sprawy, to jest, aby tworzyć podglebie, bo ja nie wierzę w wielką pamięć. Ja uważam, żeby coś pamiętać, trzeba coś zapomnieć, nawet dużo zapomnieć, żeby cokolwiek pamiętać. Więc to być może nie będą nazwiska po jakimś czasie, czy konkretne osoby, czy ich biografie na ogół niezwykłe i skomplikowane i pełne zdarzeń, tylko to będzie tworzenie podglebia moralnego takiego dla pewnej atmosfery. Pewnej atmosfery, czegoś, co jest i w glebie, i w powietrzu, prawda? Że jednak obok pojęcia zła bardzo ważne jest dobro i że człowiek z natury może jest, bywa dobry przynajmniej, że to jest ogromnie ważne. Tutaj też taki był motyw, to pani Sima mówił o Niemczech, to też mam taką myśl, że jest coś uderzającego w tym, że Niemcom udało się tak użyć pamięci, żeby stały się rzeczywiście fajnym, przepraszam za kolokwializm, niegłupim społeczeństwem. Znaczy tam są różne te rzeczy, które mogą się niepokoić, ale generalnie im się udało wyjść z nazizmu, z tych potwornych zbrodni, nie do wiary właściwie, jako społeczeństwo przyzwoite w tej chwili. To rzeczywiście jest jedno z bardziej sympatycznych społeczeństw. Co nie udało się Rosji. No przepraszam, tak strasznie w Polsce teraz na Rosję wyskakujemy, ale jest coś takiego, że jeżeli się nie przywraca pamięci, jeżeli się nie konfrontuje z pamięcią, to zachodzą procesy gnilne i to, że Rosja nie rozliczyła się ze swoimi zbrodniami wobec samych siebie, jest czymś, no, co jest widoczne w tej społeczności, bo pół biedy, że Putin ma tam swoją wariacką politykę, ale to, że większość społeczeństwa zdecydowana, przedmiotująca go popiera, to jest uderzające, to jest coś nie zostało przerobione jakby w pamięci, więc ta gracho pamięć jest niebawem. W tych naszych drzewkach mamy dwoje Rosjan. No właśnie, no tak, no to jest ten znak. Znak, że szukacie Państwo wszędzie, bo wszędzie trzeba szukać, ale jest taki mój pewien lęk, że jeżeli wszystkie parki zostaną zamienione w parki pamięci sprawiedliwych, to będzie to szkodzić sprawie. To jest jakoś niesprawiedliwe, bo tych ludzi w szlakach jest ogromnie wiele. My się na ogół o nich nie dowiemy, bo tak jak mówiłem, moim zdaniem większość z nich nie afiszuje się z tym, że coś zrobiła. I tak zresztą było w przypadku ludzi, którzy ukrywali Żydów, prawda, że oni, no tutaj w Polsce była specyfika, że oni się też bali swoich sąsiadów, no,
co żeśmy odkryli ze zgrozą niedawno i ze zdumieniem, że tak nie było zawsze, ale bywało. Na pewno nie na Żoliborzu, ale w małych miasteczkach być może tak. Ale rzeczywiście bardzo zaskakująco wielu z tych ludzi nie potrzebowało potem ani nagród, ani pochwał, ani żeby mieć swoje drzewko, chociaż większość z nich, mam nadzieję, ma. Jeszcze w sprawie Rosjan, bo strasznie ich coś nie lubimy w Polsce. Chciałam powiedzieć, że w Rosji od niedawna powstała taka inicjatywa, nie powiem teraz czyja ona jest i jak to się w tej chwili dzieje, ale pomysł jest na to, żeby umieszczać kamienie, takie brukowe kamienie, w miejscach, na ulicach, wśród bruków, wśród trawy, tam gdzie co jest w tej chwili, kamienie, które upamiętniają, kogo zesłano z tego miejsca, żeby sąsiedzi widzieli. Wzięli tego, wzięli tamtego. Tych kamieni się liczy, jak wiecie, w miliony. Myślę, że trzeba pamiętać, mówiąc o Rosji ciągle, cokolwiek dzisiaj o Rosji, że to jest bardzo świeża pamięć i że Rosjanie byli pierwszymi ofiarami swojego reżimu. Dlatego to może tak powoli teraz się dzieje z tym ich odkłamywaniem, odchodzeniem, rozstrzyganiem, rozwiązywaniem tej pamięci. Proszę bardzo. Io volevo ricordare un mio amico russo di San Pietroburgo, si chiama Anatoly Razumov. Lui praticamente ha fatto sua la lezione di Anna Akhmatova. E che cosa sta facendo questo Razumov? Sta cercando di dare un nome a tutte le vittime di San Pietroburgo e sta scrivendo libri su libri con le storie di tutte queste vittime del Gulag. Allora io credo che questo sia, come dire, io lo considero un giusto, no? Perché lui, dovete vedere, ci ha fatto lire il bibliotecario lavora in biblioteca. E come dire, fa questo lavoro notte e giorno, credo che sono già usciti, non so, 20-25.000 nomi, 25.000 storie. Ecco, e che cosa uno va a osservare? Che abbiamo una memoria tenuta in piedi da individui, mentre invece in Germania abbiamo una memoria che è tenuta in piedi dallo Stato, cioè questa è la differenza, cioè sono alcuni individui fanno questo lavoro di memoria. Però quello che avviene in Russia non è la prima volta, perché se noi guardiamo alla Turchia, noi vediamo come è un crimine di Stato parlare del genocidio armeno. Io conoscevo un giornalista che è stato assassinato a Istanbul, che si chiamava Randing, no? E Randing era un giornalista di origine armena che cercava di far conoscere il genocidio nella società, no? Ed è stato trivellato di colpi davanti a casa sua, in un clima dove la memoria viene negata. Ecco, credo che questo sia un grande problema, no? La memoria negata. Są na pewno obszary jakoś niedopamiętane, znaczy i pominięte też własnej świadomości, więc to jest też dawanie jakiegoś przykładu. Chodzi o Rosję, bo my w Polsce mamy bardzo skomplikowane stosunki, bo ja na przykład kocham literaturę rosyjską, mówię Rosję, kocham język rosyjski. I to, co się stało, jakoś zaburza takie serdeczne myślenie o Rosji, ale też z tym trzeba ostrożnie, mają oczywiście rację, że stało się modne teraz potępiać Rosję, a być może jest to bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. To ja powiem o jeszcze jednym ruskim. Koniecznie opowiadaj konkretnie. To było w Paryżu. Premier Laurent Fabius zorganizował spotkanie laureatów Nagrody Nobla Pokojowego. Był tam Lech Wałęsa, stąd też ja jako dziennikarka w Paryżu znalazłam się na tych salonach.
Tylko że jakby z boku, dlatego że zaintrygował mnie pewien siwy, starszy pan, który siedział z boku całego zgiełku, nie pchał się do prasy. Siedział w skupieniu i słuchał. Nad nim stał pochylony młodzieniec, czarnowłosy. Tak mnie to zaintrygowało, a nie było to być może całkiem prywatne, więc wścibsko podeszłam i zaczęłam słuchać. Młodzieniec był Kurdem. Opowiadał o tym, jak Saddam Hussein, to był rok 88, zrzucił gaz musztardowy na Kurdów i opowiadał w szczegółach, co się stało. Siwy pan, to był Andrzej Sacharow, który w szczegółach wypytywał, co się stało, jak się stało, jakie objawy, jaki gaz, gaz musztardowy. Tak. I był głównie tym zajęty. Dla mnie to był początek pewnej drogi, bo dowiedziałam się w ogóle wtedy o Kurdach i o Kurdystanie i w końcu tam wylądowałam w kurdyjskich górach. Ale chcę powiedzieć, że ten pochylony człowiek, jeden przy drugim, dwie głowy, ten człowiek, który zajmował się tym, co dla niego w tym momencie było najważniejsze i w czym widział sens, Andrzej Sacharow, też jeden z naszych dzisiaj. To, co Państwo powiedzieliście, wydaje mi się takim ważnym znakiem na drogę, na drodze naprzód. W kontekście Rosji, bo myślę, że to, co się dzieje w tej chwili na wschodzie, jest niezwykle dramatyczne. Znaczy, to jest coś tak gorzkiego, szczególnie gdy się próbuje spojrzeć z perspektywy rosyjskiej. Bardzo byłem zdziwiony kilkanaście lat temu, gdy myśmy rozmawiali z liderem Memoriału, pytając go o to, jak widzi swoją drogę, i on nam wtedy tłumaczył, że właściwie w bardzo dużym stopniu mają poczucie bezradności. To znaczy, że są środowiskiem, które nie mają tych naleciałości Imperium Rosyjskiego, które jest demokratyczne, stara się działać na rzecz demokracji w Rosji. Użył takiej metafory, że stoją w tej niewielkiej grupie przed wielką górą, na której nie mogą wejść. Nie mogą wejść, bo nie mają na to siły. Są za mali, za słabi, są marginesem życia publicznego w Rosji. Myśmy się wtedy bardzo dziwili, bo oni w Polsce byli bardzo znani. Byli wynoszeni. Dwa razy Polska ich zgłasza do Nagrody Pokojowej Nobla. A oni tam cały czas mieli poczucie, że są kompletnym takim błahym marginesem. To, co się teraz dzieje w związku z Ukrainą, dla nich to jest klęska mentalna, w każdym sensie. Demokrata rosyjski dzisiaj to jest przeklęta postać. To jest coś, co się nie ma, jak oni mają żyć tam. Gdy społeczeństwo nagle objawiło taką swoją wolę, jakby proputinowską. Ja mam wrażenie, że te ogrody i takie widzenie rzeczywistości współczesnej to jest jakieś wielkie zadanie do wykonania, szczególnie w kontekście społeczeństw, które są chore. Chore jakoś dramatycznie. Jeżeli te społeczeństwa, które jakoś się wydobyły z tego, a polskie też takie było, nie chcę już o tym mówić, ale naprawdę 30 lat temu było straszliwie w Polsce. To, co się stało z naszym społeczeństwem, jest przedziwne, jest rzeczywiście świąteczny dzisiaj, ale myśmy byli społeczeństwem konformistów. Ja nie miałem poczucia, że Polacy zdają egzamin w stosunku do komunizmu i tych sprawiedliwych na pewno nie było większość. A teraz trzeba pomóc Rosji, jak się wydaje, właśnie nie przekreślać. Aczkolwiek w momencie, kiedy Putin jest tak popierany, aż się prosi, żeby się od nich odwrócić. A to jest zadanie do wykonania. Jakby te dwie perspektywy są różne. Ja mam wrażenie, że my się powinniśmy czasami zajmować wewnętrzną sprawą i taką jakby wewnątrzpolską. Ale w momencie, kiedy zaczynamy się zdobywać na patrzenie uniwersalne, światowe, i tu jestem naprawdę bardzo wdzięczny Galiwo, że nas zachęciła do tego, żebyśmy myśleli uniwersalnie. Ten ogród otwarty dzisiaj jest takim znakiem. Ja uważam, że to jest lepsza Polska, ale chciałbym też tej lepszej Rosji.
Dziękuję, Zbyszku. Panowie, widzicie, nasi goście z Włoch i z Francji, jak tutaj historia się buduje, jednak u nas jesteśmy krajem przyfrontowym właśnie w tej chwili. I tu jest żywa pamięć i też są niezwykłe konflikty i spory w Polsce, również o pamięć. Znaczy to jest trochę nasze podwórko i mamy jakąś formę zimnej wojny domowej w Polsce, w końcu też o pamięć. Ona też się w dużej mierze opiera o pamięć. Mnie uderzyło to, co powiedział Zbyszek, który patrzy z optymizmem w przyszłość, gdy chodzi o sprawiedliwych, to znaczy w tym sensie, że niestety, że zło ma się dobrze, jest chyba przypisane człowiekowi. Będziemy mieć wielu sprawiedliwych również za jakiś czas. Myślę, że będziemy szlachetnością, słowo, które musimy bronić, bo ono się zużyło bardzo, właściwie jest nieprzyzwoicie, nie mam mówić szlachetny, czy to jest szlachetny. A szkoda, też się coś stało naszą cywilizacją, że mamy problem z takimi mocnymi pojęciami. Pani mi pozwoli, że będziemy zmierzać na końcu. Chciałem Państwu bardzo podziękować Marii Wiernikowskiej, która dotknęła wielu szczegółów i ten kontakt był tu bardzo ważny i Panu serdecznie dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Ja również dziękuję w imieniu organizatorów dzisiejszych uroczystości Domu Spotkań z Historią. Dziękuję Państwu za udział w godzinach popołudniowych, w uroczystości w dzisiejszej debacie. Ja się ogromnie cieszę, że nie skupiliśmy się tylko na tych rytuałach komemoracyjnych, ale że mieliśmy dzisiaj czas też nad takim intelektualnym namysłem i refleksją nad samą ideą. Bardzo serdecznie dziękuję naszym wspaniałym gościom.